Qigong styl lecący żuraw. Chińska recepta na zdrowie i długowieczność. Tendencje światowe wskazują, że medycyna zachodu będzie coraz częściej korzystać z wiedzy i narzędzi, jakie dostarcza tradycyjna medycyna chińska. Jednym z takich narzędzi są ćwiczenia Qigong. W wielu krajach, na przykład w Niemczech, ćwiczenia Qigong są już refundowane przez Państwową Służbę Zdrowia. Dotychczasowe badania przeprowadzone na całym świecie pokazują bardzo dobre efekty zdrowotne osiągane przez ćwiczących. Qigong jest nie tylko sposobem leczenia chorych, ale także doskonałą, tanią i dostępną metodą zapobiegania wielu chorobom oraz sposobem na łagodzenie stresu. Qigong uczy także wyciszenia, koncentracji i może służyć jako narzędzie rozwoju osobistego człowieka. Co to jest Qigong? Aby zrozumieć Qigong, trzeba najpierw zrozumieć pojęcie Qi. Qi to energia wypełniająca wszechświat. Każda osoba, zwierzę i roślina posiada swoje własne pole energii Qi, dążące do stanu równowagi zarówno wewnątrz organizmu, jak i w jego relacjach ze światem zewnętrznym. Utrata tej własności prowadzi do powstawania chorób, rozkładu i śmierci. Słowo gong określić można jako energię i czas, które poświęcamy, by osiągnąć cel. Podsumowując, słowo Qigong można określić jako dowolną naukę lub trening związany z energią Qi, którego opanowanie wymaga wysiłku i czasu. Chińczycy od wielu wieków wykorzystują ćwiczenia Qigong w celu utrzymania zdrowia i leczenia chorób. Jednym z takich systemów ćwiczeń jest lecący żuraw. Qigong lecący żuraw narodził się na początku lat 80. w Pekinie. Celem, jaki postawili sobie autorzy nowego, choć opartego na wielowiekowej tradycji stylu, było stworzenie układu ruchów, który z jednej strony byłby nieskomplikowany i łatwy do opanowania przez każdego, z drugiej zaś wywoływał taki przepływ energii, który umożliwiałby leczenie wielu schorzeń i dolegliwości, jakie nękają współczesnego człowieka. Rzeczywiście, wspomniany styl posiada te cechy, a ponadto, jak stwierdzają mistrzowie, odznacza się wyjątkowo silnym oddziaływaniem energetycznym. Swoją uniwersalność żuraw zawdzięcza temu, że jego powolne, eleganckie, jakby taneczne ruchy zostały dobrane tak, iż otwierają wszystkie kanały energetyczne w ludzkim ciele. Odblokowują też wszystkie zablokowane zazwyczaj stawy, dzięki czemu przywracają harmonię energetyczną w organizmie, stwarzając warunki do samoczynnego wyleczenia każdej niemal choroby. Jednym z współtwórców lecącego żurawia jest profesor Liu Zongchun, mistrz pekińskiego stowarzyszenia Qigong. Mistrz Liu urodził się w 1935 roku w środkowo-wschodniej części Chin. Po ukończeniu szkoły średniej został przyjęty na Wydział Slawistyki Uniwersytetu Pekińskiego. Po uzyskaniu dyplomu został pracownikiem naukowym. W latach 1960-1970 długo i ciężko chorował, a konwencjonalne metody leczenia nie przynosiły efektów. Powrót do zdrowia nastąpił dopiero dzięki ćwiczeniom Qigong. Po odzyskaniu sił nie porzucił ćwiczeń, a wręcz przeciwnie. Zajmowały one coraz więcej miejsca w jego życiu. W 1980 roku w pekińskim stowarzyszeniu Qigong uczestniczył w stworzeniu stylu lecącego żurawia. Potem cały wolny czas poświęcał jego popularyzacji i nauczaniu. Od 1994 roku mistrz Liu mieszka w Polsce i po przejściu na emeryturę cały swój wolny czas poświęca nauczaniu lecącego żurawia w naszym kraju. Jest współtwórcą i honorowym prezesem Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Qigong Lecący Żuraw. Propaguje ćwiczenia dla zdrowia, systematycznie szkoląc instruktorów, którzy prowadzą zajęcia w wielu miastach naszego kraju, a także za granicą. Na koniec warto przytoczyć cytat z Księgi Żółtego Cesarza, będącej do dziś niezrównanym podręcznikiem klasycznej medycyny chińskiej. W księdze tej napisano: jeśli osiągniesz stan doskonałego wyciszenia, uspokoisz rozbiegane myśli, energia będzie prawidłowo krążyła po wszystkich meridianach ciała. Wówczas i krew będzie prawidłowo odżywać całe ciało. W takich warunkach choroba się nie pojawi, gdyż nie ma skąd się wziąć.
Cytat ten wskazuje, dlaczego ćwiczenia Qigong lecący żuraw mogą być tak wartościowe dla współczesnego człowieka.